Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witamy serdecznie na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Młodzi pierwszy raz na konferencji? Chyba nie, już byli na pewno. Witamy serdecznie. Dzisiaj grupa młodzieży, która jest inicjatorem dosyć ciekawej akcji, o której oczywiście wspólnie z panem marszałkiem Jerzym Wenderlichem powiemy. Szanowni Państwo, ta grupa młodych ludzi, która tutaj dzisiaj ze mną jest, wpadła na interaktywny pomysł, żeby zmobilizować nasze władze, w tym główną, najwyższą osobę w państwie, czyli prezydenta Bronisława Komorowskiego, do działań. Teraz zobaczmy, co to jest za przedsięwzięcie. Proszę bardzo. Już sprawdzamy. Jest to, Szanowni Państwo, strona. Strona o nazwie obiecałeś.pl i teraz dwa zdania na temat tejże strony. Szanowni Państwo, stworzyliśmy specjalny formularz, który ułatwia kontakt z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i jednocześnie stworzyliśmy coś, co daje możliwość wysłania informacji do prezydenta. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o obietnice prezydenta Rzeczpospolitej, my bardzo uważnie śledziliśmy kampanię wyborczą Bronisława Komorowskiego. I tutaj na naszej stronie internetowej widać poszczególne obietnice. Na razie mają X-y czerwone, bo jeszcze trochę czasu zostało do tego specjalnego przedsięwzięcia. Tu niestety nie jest wyświetlany player Flash, ale tak każdy, kto ma zainstalowany właśnie taki player, będzie widział w tym miejscu specjalny zegar odliczający czas do końca 500 dni od dnia zaprzysiężenia, od 7 sierpnia, czyli dzień po zaprzysiężeniu, odliczamy 500 dni. Platforma sama, a także Bronisław Komorowski prosili o te 500 dni, dlatego właśnie te 500 dni. Tu, Szanowni Państwo, mamy poszczególne obietnice. Możemy kliknąć na jedną z obietnic, na przykład na in vitro, bardzo proszę. Pojawia się, Szanowni Państwo, taki specjalny komunikat. Debata prezydencka 27 czerwca 2010, nie dla zakazu metody in vitro w Polsce. My przypominamy oczywiście o tej obietnicy złożonej w konkretnym dniu, w konkretnym temacie. I jednocześnie jak klikniemy dalej, zapytaj Kancelarię Prezydenta, jak tam obietnica. Pojawi się, Szanowni Państwo, tutaj wyskakujące okienko za chwilę się pojawi. Zaraz zobaczymy, jeszcze tutaj poprosimy na górze. Tak, musimy uaktywnić niżej. O, tutaj. Jeszcze komputery sejmowe nie są tak przystosowane mocno, widzę, do działań interaktywnych, ale to się, mam nadzieję, w najbliższym czasie zmieni. I Szanowni Państwo, wyskakuje specjalny formularz, to można zobaczyć, każdy internauta, który ma dobrze dostosowany komputer, zobaczy formularz, który można wysłać do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, do kancelarii, który będzie miał oczywiście w haśle wybraną obietnicę z tych 12, które tu przygotowaliśmy i z tekstem, jak tam, panie prezydencie, z realizacją tejże obietnicy. Chcemy jednocześnie poprzez to zachęcić internautów do funkcjonowania wspólnie z nami w tym pilnowaniu obietnic Bronisława Komorowskiego. Szanowni Państwo, to jest właśnie strona. Jak widać, SLD czeka na kontakt. Również jest księga gości, gdzie można złożyć swoje podpisy właśnie w księdze gości. Tutaj już mamy pierwsze wpisy. Poważna sprawa, obiecanki i cacanki, pilnować mi ich realizacji. Studenci górą. Tu student chyba w temacie związanym z ulgami studenckimi, które również Bronisław Komorowski obiecał na przejazd PKP. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne. Wracamy tutaj właśnie na stronę obiecałeś.pl. Bardzo ważne jest to, żebyśmy interaktywnie zachęcali prezydenta do realizacji obietnic. My nie staramy się tu negować działań prezydenta, a jednocześnie jako taka podstawowa opozycja wspierać te działania. I teraz właśnie o tym myślę pan wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich. Bardzo proszę. Po raz pierwszy, aż nie chcę im się mówić, z przyjemnością bym dalej słuchał tego, co wymyśliły moje koleżanki, młode koleżanki Sojuszu Lewicy Demokratycznej, młodzi koledzy pod kierunkiem równie młodego Łukasza Naczasa. To świetna inicjatywa, taka, która powinna łączyć nas w odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje, co winniśmy Polakom. Tak często mnie dziś i wczoraj pytano, jak ja reaguję na to, kiedy każdy, kto chce odnosić sukces, myślę o przedstawicielach innych formacji, sięga w kierunku tych, którzy związani są z SLD.
To prawda, u nas zastępy i rezerwuar tych ludzi najzdolniejszych jest nieprzebrany, więc się temu nie dziwię. I dziś mam kolejny dowód, że ta inicjatywa młodych Sojuszu Lewicy Demokratycznej to jest wyciągnięcie ręki do pana prezydenta, by nadążał wypełniać swoje obietnice, by chciał je wypełniać, w to jednak wierzę, i byśmy patrzyli jemu na ręce, jak każdemu z nas trzeba patrzeć, kto pełni jakąś funkcję wybieralną. Gdy idzie o in vitro, tu droga jest najłatwiejsza, bo deklarację pan prezydent składał, jest nasz projekt, projekt Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Uważamy, że tutaj te środki na refundowanie tego powinny się znaleźć, żeby to marzenie dla tych, gdzie zawiodła medycyna, marzenie o tym być mamą, tatą, by było spełnialne. Afganistan, no moglibyśmy też czerpać satysfakcję z tego, że my żeśmy zachowywali się przy tej misji afgańskiej bardzo racjonalnie i za czasów rządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej ledwie 100 żołnierzy do funkcji takich logistycznych zostało tam wysłanych, a później PiS z Platformą, Platforma z PiS-em na wyścigi. O 2000% zwiększyły tam zastępy naszych żołnierzy, niedostatecznie ich ekwipując, i teraz jest tam 2000 polskich żołnierzy. Tu myślę, jeśli te standardy myślenia o bezpieczeństwie, o naszym wkładzie w NATO, ale również i teraz o konieczności już zakończenia tej misji, pan prezydent będzie chciał traktować serio, proszę bardzo, ma ku temu możliwość, obiecałeś, PL. Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie sprawdzał, jak tę obietnicę pan prezydent realizuje. Pan prezydent obiecał, że w najbliższym czasie rozpocznie się budowa kolejnego 1000 kilometrów dróg autostrad. O, w tym roku zanosi się na to, że jak gdzieś czytałem, nie oddany zostanie do użytku żaden kilometr autostrady, czyli byłoby to mniej niż za czasów dwuletnich rządów PiS-u, bo tamten rząd pana premiera Kaczyńskiego oddał 800 metrów autostrady. Tyle to ja po papierosy chodziłem do kiosku, kiedy byłem jeszcze grzeszny i je paliłem. I dziś za sprawą właśnie tych fantastycznych młodych ludzi, mnie w ogóle młodość urzeka, także nawet mogliby robić rzeczy mniej ambitne, to bym się z tego cieszył, a tu robią rzeczy wielkie, bo pomagają głowie państwa w wypełnieniu tej obietnicy. No więc 1000 kilometrów autostrad. Pan prezydent obiecał, że tyle będzie rozpoczętych, znowu będziemy jeździć i będziemy jeździć bezpiecznie i bardziej komfortowo. Obiecałeś PL. O wszystkich zasadach, jak można tu się wpisywać, jak można monitorować pana prezydenta, przypominać mu o tym, o tamtym, o tym już mówił Łukasz Naczas, szef tej zdolnej SLD-owskiej młodej ekipy, która to wszystko obmyśliwa. Przyznajcie państwo, jak to pięknie, jak przyjaźnie wpisuje się w nasze myślenie o wypełnianiu urzędu pana prezydenta. Myślę, że z równą przyjaźnią pan prezydent swoją aktywnością odniesie się do tego, co młodzi moi przyjaciele zainicjowali.